klimaty carskiej Rosji XIX wieku. A zatem... I zapraszamy sunące długą kolumną piechoty, oddziały piechoty i oddziały kawalerii na manewry na rozległych łąkach między Wierzbicą a Kowalą. Proszę Państwa, w Radomiu w roku 1863, a więc w momencie, kiedy wybuchło powstanie, znajdował się potężny garnizon wojskowy. Dziś w tym miejscu stoi Słoneczne Centrum, Galeria Słoneczne Centrum. Państwo bywają tam zapewne na zakupach. Warto wiedzieć, że kiedyś stały tam tak zwane czerwone koszary. Wtedy w XIX wieku koszary carskiej armii, w których stacjonowały silne oddziały piechoty, kawalerii i artylerii. A jednostką wojskową, dla której stałym garnizonem, stałym miejscem pobytu był Radom, był 26. Mohylewski Pułk Piechoty i oto właśnie prowadzony przez oddział kawalerii kozackiej Mohylewski Pułk przybywa na manewry na rozległe łąki gdzieś między Kowalą a Wierzbicą. Prowadzony przez sotnię kozacką ze sztandarem w barwach Imperium Rosyjskiego, z prawosławnym krzyżem i carskim złotym orłem wyszytymi na płatach porągwi. W dwóch sekcjach strzeleckich z tarczami kulochwytowymi wchodzą na manewry Rosjanie. Otrzymują brawa. Na co dzień są to grupa jeździecka, to akurat 22 Pułk Ułanów Podkarpackich występują jako kawaleria polska. Dziś kozacy, zawsze kozacy, świetna, świetna jazda. Szanowni Państwo, wtedy w roku, a już zbliża się do nas pododdział piechoty, na razie kawalerzyści będą mieli chwilę na odpoczynek, konie pójdą na popas, na łąki tu pod Kowalą, a piechota przeprowadzi prawdziwą musztrę w zakresie strzelania i walki na bagnety. Proszę Państwa, w 1863 roku, jak wspomniałem, Radom był miejscem postoju garnizonu. Garnizonu, w którym 26 Mohylewski był formacją pieszą, był też pułk dragonów, była też sotnia kozaków, była także bateria artylerii. Łącznie szacuje się, że około 1000-1200 żołnierzy liczył garnizon radomski. Czy było to dużo? Na oddziały powstańcze, które przygotowywały się właśnie do uderzenia w noc styczniową, przygotowywały się na Radom. Marian Langiewicz, który organizował te formacje partyzanckie w Radomiu i okolicach, liczył na zgromadzenie na tyle dużych sił powstańczych, że uda się im przełamać opór garnizonu radomskiego. Musiał zrezygnować z ataku na Radom. Zbyt silne były jednostki w Radomiu, dlatego uderzył na Szydłowiec. Rozproszone oddziały uderzyły na jedne, na mniejsze miejscowości, gdzie stacjonowały mniejsze oddziały rosyjskie. Radomia powstańcy nie odważyli się zaatakować. I przed Państwem właśnie scena manewru. Słów kilka o armii rosyjskiej w tamtym okresie. Proszę Państwa, była to armia, która poniosła wprawdzie klęskę w Wielkiej Wojnie Krymskiej w latach 50. W tej wojnie ulegli Turkom, ale tak naprawdę ulegli sojuszowi armii państw zachodnich. Francuzi, Anglicy, którzy przybyli Turcji na pomoc w tej wojnie, przeważyli szale zwycięstwa na stronę turecką i armia rosyjska musiała uznać wyższość połączonych sił sojuszniczych. Armia rosyjska przegrała wojnę o Krym, utraciła wielką rosyjską twierdzę Sewastopol, a klęska sewastopolska spowodowała między innymi to, że władze carskie na terenach Polski musiały nieco
musiały nieco złagodzić ostrze tej antypolskiej polityki. I dlatego też pod koniec lat 50. pojawia się tak zwana odwilż polityczna w relacjach między władzami carskimi a społeczeństwem. Rosjanie pozwalają, czy z przymkniętymi nieco oczami spoglądają na odradzającego się ducha patriotyzmu wśród Polaków, ducha narodowego. Obecna jest ciągle armia rosyjska na terenie Polski, ale coraz bardziej widać rosnącą w siłę energię środowisk niepodległościowych, które przygotowują się do powstania. Sądziły środowiska konspiratorów, że ta armia pobita w wojnie krymskiej, armia rosyjska, nie będzie tak silnym przeciwnikiem. Okazało się jednak, że jest to armia regularna, armia, która z wojny krymskiej, choć przegranej, wyniosła należną lekcję. Ta armia w skali całego Królestwa Polskiego, przypominam, było ono wtedy częścią Rosji. Ta armia rosyjska liczyła ponad 100 tysięcy żołnierzy, regularnych, wyszkolonych świetnie piechurów, kawalerzystów i artylerzystów. Przeciwko nim w noc powstańczą z 22 na 23 stycznia 1863 wystąpiło, proszę Państwa, nie więcej niż około 6 tysięcy powstańców, uzbrojonych bardzo słabo, w większości w kosy czy myśliwskie strzelby, rzadziej karabiny. Cholera nie ma. Więc siła po stronie wrogiej armii była bardzo duża. Zobaczmy zatem, jak szkolą się rosyjscy piechurzy. Tarcze strzeleckie rozstawione, a dowódcy wydają komendy i za chwileczkę oficer przeprowadzi prawdziwą strzelecką musztrę. Chciałem Państwu powiedzieć, że jeden z takich poligonów, dużych poligonów 26 Pułku, znajdował się na Łąkach nieopodal Jedlińska. Jedlińska tego, który mijamy jadąc z siódemką na Warszawę. I tam, proszę Państwa, do dziś jeszcze właściciele tych łąk, właściciele tych pól bardzo często przy pracach polowych znajdują ogromne ilości ołowianych kul, gdyż znajdujący się tam kulochwyt na strzelnicy pełen był właśnie pocisków wystrzeliwanych przez 26 Mochylewski Pułk ćwiczący się w strzelaniu pod Jedlińskiem. Proszę Państwa, padają komendy dowódców. Rota przygotowuje się do oddania salwy. A ja wracam do opisu armii rosyjskiej. Pododdziały piechoty składały się przede wszystkim z formacji zwykłych, szeregowych żołnierzy, ale także formacji grenadierskich, specjalnie wyszkolonych, doborowych oddziałów. Tu w Kowali, oprócz dragonów rosyjskich, czyli kawalerii, którą zaraz też zobaczymy na manewrach, uderzyły na wieś właśnie regularne oddziały piechoty. Sekcja strzelecka staje naprzeciwko tarcz. Twarda murawa stadionu trochę utrudnia nam ustawienie celów. Padają komendy w języku rosyjskim. A teraz, proszę Państwa, proszę, jak wyglądała musztra w zakresie posługiwania się bronią na komendę. Żołnierz wyjmuje ładunek z ładownicy, a więc proch, który znajdował się w papierowej tulejce, zębami musiał odgryźć górną część właśnie tego papierowego zwoju, wsypuje proch do lufy, przybitką przybija, fachowo powinna tam się znaleźć jeszcze ołowiana kula, którą wprowadza do lufy. Na końcu przybija stemplem, stempel ląduje pod lufą. Teraz żołnierz wydobywa kapiszon. Kapiszon, który zakładało się na kurek, na kominek po odciągnięciu kurka. Zarieżaj, pada komenda.
lewego po jednemu ognia, padła komenda w języku rosyjskim, a teraz surowy starszyna sprawdzi, jaki efekt przyniosło to strzelanie. Nie chciałby być w skórze tego, który nie trafił w tarczę. I tu, proszę Państwa, kilka słów na temat surowości szkolenia armii carskiej. Nie, proszę Państwa, niemal nagminnie w armii rosyjskiej stosowano kary cielesne. Kary bardzo okrutne. Za najmniejsze uchybienie dyscyplinarne, za najmniejszą pomyłkę na manewrach. Żołnierz najczęściej otrzymywał baty. Te baty wymierzali bardzo często koledzy na rozkaz podoficerów. I oczywiście w zależności od przewinienia można było tych batów otrzymać mniej lub więcej. Za bardzo surowe, rzeczywiście przy bardzo drastycznych złamaniach regulaminu, te kary były bardzo surowe. Kara knuta, taka odmiana bata, była już karą szczególnie dotkliwą. Jeśli żołnierz na przykład w czasie bitwy uległ w panice czy zdezerterował, niejednokrotnie kary cielesne były na tyle dotkliwe, że kończyły się śmiercią. W ten sposób w armii carskiej wymuszano dyscyplinę. Służba w armii rosyjskiej była niezwykle ciężka. Ogromne imperium rzucało swoje wojska raz na jedną, raz na drugą granicę, a przecież było to państwo bardzo rozległe. Dlatego kiedy następował pobór do armii, wielu polskich chłopów czy chłopców z miasta wolało uciec, wolało gdzieś, prawda, skryć się, uniknąć tak zwanej branki, ponieważ właściwie pójście do armii na lat 12 oznaczało niemalże całkowity rozbrat z rodziną. I dlatego też w roku 1863 branka, którą Rosjanie wymyślili po to, żeby najlepszy element młodzieży polskiej trafił do armii rosyjskiej i nie mógł wziąć udziału w przygotowanym powstaniu, ta branka spowodowała masową ucieczkę ludności młodej młodzieży z Warszawy przede wszystkim, bo ona miała najpierw objąć stolicę, do lasu. To przyspieszyło powstanie styczniowe. Obawa przed wcieleniem do armii rosyjskiej przyspieszyła powstanie styczniowe. Młodych chłopaków, którzy znaleźli się w lesie, a należeli do organizacji spiskowych, trzeba było po prostu ogarnąć, zorganizować, dać im szansę na przeżycie w trudnych, właśnie zimowych miesiącach. Proszę Państwa, to będzie chyba ostatnia salwa i jeszcze tylko jeden element szkolenia rosyjskiej piechoty, walka na bagnety. Proszę Państwa, w doktrynie wojennej armii rosyjskiej strzelanie oczywiście było ważnym elementem, ale podają historycy, że często nasi strzelcy, powstańcy strzelali lepiej, mieli lepszą broń i to jest fakt. W drugiej fazie powstania, mówiłem Państwu, że tej pierwszej fazie broni nie było zbyt wiele, ale w drugiej fazie, kiedy zaczęła dopływać broń kupowana za granicą, to była to broń nowa, była to broń gwintowana. Powstańcy posiadali już sztucery gwintowane, dalekonośną broń, bardzo celną i skuteczną. W armii rosyjskiej dominował karabin gładkolufowy, nie było w środku gwintu, kula nie dostawała rotacji, a gazy prochowe uchodzące z boku powodowały, że te rosyjskie karabiny nie były tak dalekonośne i tak celne. Dlatego niejednokrotnie powstańcy razili Rosjan niemiłosiernie, nim oni sami zbliżyli się na odległość skutecznego strzału ze swojej broni. Natomiast, proszę Państwa, w doktrynie armii rosyjskiej od czasów napoleońskich panowało przekonanie, że rozstrzygającym manewrem piechoty rosyjskiej ma być nie walka ogniowa, ale walka na bagnety. Twórca strategii rosyjskiej piechoty, znana bardzo postać, generał Suworow, mawiał, cytuję po rosyjsku, kula durna, sztik maladiec. Co to znaczy? Że kula jest głupia, nie może trafić, ale bagnet znów. Więc każdy żołnierz rosyjski szkolony był bardzo, bardzo intensywnie w zakresie walki na bagnety. I ten atak na bagnety bardzo często był momentem przełamującym właśnie opór przeciwnika. Wymagał od żołnierza odwagi, wymagał od żołnierza także znakomitego wyszkolenia. Dziś, proszę Państwa, wszystkie armie świata szkolą się także w walce wręcz. Ale proszę zwrócić uwagę, że jednak zaangażowanie techniki w wojnę powoduje, że w zasadzie ci żołnierze walczą na dużych dystansach. To nie jest już walka twarzą w twarz, pierś w pierś przy użyciu śmiercionośnej broni długiego stalowego bagnetu. Tak właśnie za chwileczkę taki manewr, gdzie koledzy stojący naprzeciwko mnie, to ci, którzy mają odeprzeć atak na bagnety, a ci, którzy założyli sztiki, po rosyjsku
bagnety na broń. Za chwilę ruszą, mają jednym manewrem odbić broń przeciwnika i zadać pchnięcie. Pchnięcie zadadzą w tarcze strzeleckie, by oczywiście nie ranić swoich. Pierwszy raz, proszę Państwa, pokazujemy manewry rosyjskiej piechoty według rosyjskich regulaminów wojskowych z 1863 roku. Smirna, padła komenda. Rota równym szykiem rozpoczynała atak maszerując, a w ostatniej fazie rzucała się w pełnym biegu, odbijając broń przeciwnika i zadając uderzenie kolbą bądź pchnięcie bagnetem. Po wykonaniu tego elementu ćwiczeń piechota opuszcza pole, a za chwilę pokaże swoje wyszkolenie rosyjska jazda. Gdzieś tu kozacy wypoczywają, szybko usuwa się piechota. Myślę, że oficer ma nietęgą minę wobec tych, którzy zbyt ślamazarnie wykonali to ćwiczenie. Sądzę, że spotkają ich za to tęgie baty w garnizonie. Powstanie w polu znajdowało się około 5-6 tysięcy powstańców i 100 tysięczna armia rosyjska. Oddziałów powstańczych będzie przybywać. Jeszcze w styczniu było ich stosunkowo mało, ale latem w polu bić się będzie już około 30 tysięcy wojsk polskich, ale także wzrosną siły armii rosyjskiej. Car latem 1863 roku rzucił tu do Królestwa Polskiego armię liczącą 350 tysięcy. A więc niemal cały czas proporcje w tej wojnie, w tym powstaniu, proporcje, relacje tych sił kształtowały się właśnie w ten sposób, że siły polskie stanowiły co najwyżej 10% sił, które mieli przeciwko sobie. Odchodzi piechota, a my tu zapraszamy już kozaków. Widzę, że ataman kozacki dał swoim małatcom. Tak, tu widzę, że słyszy mnie, ponieważ podniósł do góry swoją szablę. Ataman kozacki pozwolił swoim małatcom na zdjęcie kurtek mundurowych, by w koszulach mogli sprawnie zaprezentować swoje umiejętności. Władanie piką, bo broń drzewcowa, którą posiadali kozacy, to długa pika, niesłychanie śmiercionośna broń dla piechura. A nie ma lepszej muzyki, myślę, niż pieśń kozacka dla tych pokazów. Proszę Państwa, oglądamy często obrazy malarstwa polskiego, batalistycznego i jest taki piękny obraz Gierymskiego pod tytułem Kozacy w pochodzie. Widać futrzane czapy i przypięte na temblaku do ramienia piki kozackie, które wysoko nad głowami swymi grotami połyskują, dając wyraźnie znać, że to jest ta charakterystyczna dla Rosjan formacja lekkiej jazdy z przeznaczeniem do zadań rozpoznania. Pułki kozackie oczywiście biły się jako pułki liniowe. I tak szarżowały w galopie. Wroga, proszę Państwa, to przyznać trzeba, że i kozacka dumka, i kozacka jazda przyciąga, przykuwa uwagę, ma w sobie coś egzotycznego, coś drapieżnego i romantycznego. Oh,
Być może komuś wydaje się to stosunkowo łatwe, ale opanować wierzchowca, a do tego jeszcze zadać prawdziwie mocne cięcie technicznie nienaganne, to jest wielka sztuka. I muszę Państwu powiedzieć, że trzeba mieć naprawdę nie lada silną dłoń, prawe ramię, silny bark, żeby wcale nie lekką szaszką czy szablą tak znakomicie operować. Cięcie z dołu, cięcie z góry, a każde, proszę Państwa, było niesłychanie niebezpieczne dla piechura, który musiał w jakiś sposób odsłonić się przed takim cięciem. Dlaczego cięcie szablą było zabójcze? Dlatego, że krzywizna każdej szabli powodowała bardzo rozległą ranę ciętą. Nikt nie zatamował upływu krwi. Ta szabla nie musiała wcale ranić głęboko. Wystarczy, że otworzyła główne naczynia krwionośne i ktoś, kto został tak ciężko rozpłatany, nie miał szans na przeżycie. Taki właśnie podjazd kozacki penetrował okolice Kowali w roku 1863. Niejednokrotnie zaglądał do miejscowego dworu, niejednokrotnie także... Ops! To był poślizg. Mamy poślizg kontrolowany, jak powiedział kolega ze szwadronu kozackiego. Dlatego musimy trzymać dzieciaczki blisko. Mamy krótką trawę i twarde boisko. Proszę Państwa, widzę, że mają dla nas jeszcze jeden element pokazu, tak? Dziękujemy bardzo. A teraz widzę łoza z kapuścianą głową. Proszę zobaczyć, jak głowa przyjmowała cięcie szablą. Było i tak, proszę Państwa, było i tak, że niekoniecznie po ataku szablą piechura można było pogrzebać w jednym kawałku. A tu element wyszkolenia zupełnie kaskaderskiego. Znani byli kozacy z tego, że jeździli po kozacku. Nasi kozacy też jeżdżą po kozacku. 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki. To nasi przyjaciele, nasi widowiskowi kozacy. Znakomita precyzja. Powolutku nasi kozacy kończą. A nie kończą. Jeszcze chyba będzie element już zupełnie wyczynowy, proszę Państwa. Kozackie sotnie słynęły z tego, że wśród nich znajdowali się właśnie tacy kaskaderzy. Wolny czas na kwaterach w trakcie długich pochodów wypełniali szkoleniem. Często sami ze sobą rywalizowali, popisując się właśnie wyszkoleniem. To też umiejętność odprowadzić konie, proszę Państwa, kolegom, którzy chwilowo pozbawieni zostali swoich wierzchowców, bądź podprowadzić tym, którzy oczekują na swojego rumaka. A teraz zapierający dech w piersiach pokaz, a nie każdy ma ochotę. Dziś jest gorąco, musimy też wziąć to pod uwagę. Konie są dość szybko zniecierpliwione, zdrożone.
Proszę Państwa, mrożący krew w żyłach element. Może go wykonać jeden z najlepszych miejsców tej sekcji. Ten chłopak jest kawalerem. Trzymam zawsze za niego kciuki. No właśnie, jest ślisko. Trzymam zawsze kciuki za tego młodzieńca. Jest kawalerem, więc warto, aby w tym elemencie pokazowym ten, który skacze, był precyzyjny, powiedziałbym w ten sposób. Proszę Państwa, odchodzi już kozacka kawaleria. Podziękujmy im za ten wspaniały pokaz.